Niestety, ostatnie kółeczko po Unii. No ale cóż, taki los, kurde. Jakby co, nie żałuję, kurde, ani jednej chwili spędzonej w tym busie. Masę doświadczenia, w szczególności, kurczę, dużo doświadczenia nabierzesz jazdy gdzieś tam po Austrii, dolne Niemcy, po tych, kurde, wąwozach, innych kanionach, po lasach. Zresztą widzieliście sami. A więc tak, no, co by tu dużo mówić. Lecę jeszcze do Lidla na małe zakupy. Muszę kupić tam parę gadżetów, typu chleb. Może jeszcze ketchup się dokupi, a to nigdy nie wiadomo. Mam troszeczkę mrożonek ze sobą, jak trzeba wykorzystać. Standardowo, słuchajcie, lecimy z meblami, już jestem załadowany, oczywiście to na 100 plus, kurde, zabrałem rower tym razem, także bajera, może gdzieś się kurde polata po tych wioskach, coś się nagra może ciekawego, czegoś, wiesz, coś innego, kurczę. Lecimy, słuchajcie, na Berlin, dokładnie pod Berlin, nie mam daleko, 280 km, godzina w tej chwili jest za 15:07 plus zakupy, 20:30 wlecę z Obornik, standardowo szamotuły, pniewy. Dawno nie padało, co? Ach, kurna. Słuchajcie, tym razem będziemy przechodzić na przejściu granicznym Kostrzyn nad Odrą. Także nie Słubice. W tej chwili tutaj jadę 6-5 Gruszka. Jeszcze kawałek się zatrzymam na jedzonko. Standardowo skabowy, surówka, ziemniaki. Żartuję, frytki, kurde. Ziemniaki to pewno leżą tam w tych benarach, kurde, milion godziny. Jedynie co można zrobić, to świnią rzucić, kurde. Nie, ale spoko, spoko, jakieś takie żarełko jeszcze zanim wyjadę. Także luz. Coś trzeba opitolić na ciepło. No pogoda jest jaka jest, no widzicie, kurde. Ale już tak duszno było, że nawet dobrze, że troszeczkę popada. Maszyna się umyje. No i co, kurde, balando, nie? Jakieś 14 km, może jeszcze 16 do granicy Kostrzyn. Tutaj będę miał za chyba 12-13 km. Tam również zatankujemy zupę. Do pełna, kurde, gnoja zalejemy. No i jeszcze będę miał
175 km do celu, także to już naprawdę jest żabi skok. Meble z konto, pierwszy sklep. Punktów mamy 5 na jutro. Powinno pójść w miarę płynnie. Chciałbym. Może tak się stanie. No tak, no co, kurde, co tu dalej gadać? Kurde, fucking korona. Shit. Kurde, stanie ci człowieku coś w gardle i... Szlak jasny trafi. Dobra, no plan jest taki, taki jaki powiedziałem. I tyle w temacie. Czemu jadę przez Kostrzyn? Nie wiem. Dostawiłem w nawigacji kod po prostu na Beryn i tak mnie cisnęło. Najkrótsza opcja, najkrótsza trasa. Droga dobra, tak czy tak, także wsioryba, którędy się przyjedzie. Gdybym chciał przez Słubicę, pewno bym nadrobił około 40 km. Czekaj, Słubicę. Chyba tak, no. Także jedziemy tędy. I tyle w temacie, kurde. Co tu się będę zgoniczył? Co tu, kurde? Wieża widokowa. Coś po prawej stronie. Czy ogrzewanie włączyć? Odkręcić. Kurde, jest tylko minus teraz tej drogi, czy tego dojazdu, bo jadę na podniesionym dachu, także on troszeczkę spali. Oleg Poznań, proszę, proszę. Moja drużyna. Co prawda, żeby nie było, spoko, fajnie, ale ja tam, nie żebym nie kibicował, wiesz, na mecze nie chodzę, oglądam w telewizji czasami, jak coś tam pójdzie, ale tak za gorzałym kibicem nie jestem, żeby zaraz się napierdalać z wszystkimi, kurde, bo tylko Lech Poznań jest ważny. Nie, tak nie jest, tak nie jest. Przejdź przez rząd. Stworzyliśmy najmocniejszą drużynę, na jaką mogliśmy sobie pozwolić, mówi w rozmowie z RMF-em Piotr Wiacek, dyrektor sportowy Warszawa Orlen Paliwa. Kadra na nowy sezon Plus Ligi będzie liczyła 12, a nie jak do tej pory 14 zawodników. Wszystko z powodu finansowych cięć. Do tego zespół został mocno wymodzony. Wybudowaliśmy zespół, który jest bardzo potencjalnym. Nie może być po drugiej stronie. Chociażby w osobie Jakuba Ziebrowskiego, Michała Subkulaka. To są postacie, które będą walczyć o pozycje, które są najbardziej istotne do zdobywania punktów, czyli pozycji atakującego. Mówił Piotr Wiacek, z którą cała rozmowa znajdziecie na RMF 24. Po raz kolejny zasiądzie za kierownicą bolidu Formuły 1 zespołu Alfa Romeo Racing Orlen. Polak wyjedzie na tor Hungaroring w piątek w czasie pierwszego treningu, w którym zastąpi Kimi Raikkonena. Wyścig o Grand Prix Węgier w niedzielę, a po dwóch dniach testów przed rajdem di Roma Capitale, który rozpoczyna sezon mistrzostw Europy. A to jest wesele. Kierowca na rajdu. Jak jest wesele, to musi być korona. 10 tysięcy przerwy od prawdziwych rajdów gdzieś jest wyczuwalne dla mnie jako dla kierowcy. Ta pewność nie jest idealna. Początek ścigania w Rzymie 24 lipca, a kolejne fakty sportowe w RMF FM dużo szybciej, bo już jutro o 6.30. Jeszcze się nie przeprawiałem, szczerze mówiąc, że nie mam pojęcia, jak to tu wygląda. Zaraz się okaże. O, tu już by było to, tak? No
ten. I tyle by było z przejścia ręcznego. Czy mi się wydaje? Nie, to jest po zawodach już, nie? A, bo to jest 7,5 tony, czyli spoko. Czyli półtonówka tutaj normalnie idzie. 7,5. Solówka ile ma? 12,5, nie? 12,5 tony, dobrze mówię? Solówka tyle ma? Czy nie? Ale ty... Wjechał do Niemca. Ops. Mówię, tędy jeszcze nie jechałem, tak szczerze mówiąc, nie? Pierwszy raz jadę. Już ten mostcik taki, kurde, no. Deutschland mówi. No i witamy u Niemca. To był moment. Ty, nie zdążyłem nagrać. Pierwsze miasteczko za Kostrzynem u Niemca. Manschnow, jakoś tak. Stali chłopcy radarowcy. Dwa radiowozy po prawej stronie ze znakiem. Znaczy z tym slizaczkiem. Ale nic, nie ten, nie zatrzymali mnie. No wiesz, no kurde, trzeba uważać tu już o nich, nie? Bo cię zatrzymają, ale... Dwie laseczki, dwóch panów gadali między sobą, także luz. Nie gadałem, no co będę im przerywał, nie? Locie kuźwa nie stali. Ja muszę powiedzieć, że bardzo przyjemnie się jedzie tą drogą tutaj. Nigdy nią nie jechałem, ale sympatycznie. Co prawda trzeba przejeżdżać przez jakieś tutaj miasteczka co jakiś czas. Ale naprawdę przyjemna droga, kurde. Żadnych dziur, niczego, kurde, pięknie się jedzie. Kilometry uciekają, już 33 kilometry. Na luzaczku. Która to kurczę godzina jest? 11. Akurat. Jakoś po wpół do 12 na miejscu. Szybka kolacja. Spać, nie? Jutro od rana, kurde, ci da te 5 punktów rozładować i zobaczymy co dalej. Nie będę się spieszył na jutro w ogóle z tymi rozładunkami. Na spokojnie. Nic na łeb, na szyję. Rozładować i po prostu krótsze. Dać znać, że po zawodach zatrzymy, będziemy czekać co dalej. Ale tutaj ta droga naprawdę, no muszę powiedzieć, kurde, tak, jeszcze tą drogą nie jechałem, bardzo mi się podoba. Fakt faktem, że tutaj przez laski i tak dalej, ale jest co robić. Nie nudzi się, bynajmniej. Co tam pada, czy z drzew leci coś? A z drzew coś tam nagina. Albo i zaczyna padać. Dziewięć dych sobie wklepiesz i na legalu. Można śmigać. Powitać w Berlinie. Właśnie przed chwilą.
chwilą, co minąłem znak Berlin. Zostało mi tutaj 7 km jeszcze do celu. To jest 6 lich, tak? Aż tej betonówki. Szukam jakiejś muzyki, kurde, gówno jest w tym radiu. Kurde, nie wiem, czy ja tędy nie jechałem już w tym Berlinie kiedyś, ale nie jestem pewien. O, coś na wieczór. Generalnie te miejsca w tym Berlinie, one się powtarzają jak się jedzie i tutaj po tych Niemczech, także może poznam niektóre, gdzie byłem. Ale ten skonto, kurde, w Berlinie, no nie pamiętam, żebym tu kiedyś był. Czym ty mnie tu cypi śpiewasz? Tu byłem. Tak jest. Mugelcraft, tego gnoja pamiętam tu. Skąd to będzie zaraz? Tu po prawej stronie.
bezpieczne tu coś szły. Albo to jest Mobile Craft. Stoi. Ja pierdolę. Słyszysz? Nie widać, bo ciemno jest, ale ty, no, specjalnie tak na boku sobie stanąłem, żeby mieć spokój, nie? To ci goście, kurde, z lodową podjechał, ty. Na pieprzać całą noc. Szlak by to trafił. O, widać. Piękny dzień się zapowiada. Gówno nie zapowiada się. Mówi, no ogień na toki, tak? Ja pierdolę, chyba ogień stoka. Jap, twoja mać, maszyna kaput. Słuchaj. Słyszysz, jak klekoce? Dwa rozwiązania, albo panewka, albo zabór. Wydaje mi się, że może być to zabór. Plan jest taki, albo się uda rozładować te meble wszystkie w koło Berlina, 50 km różnicy, albo zaraz tu Aras powierza, zabiera meble. Przecież nie zaraz, za 4 godziny zabiera te meble, a ja będę powoli zjeżdżał do kraju, o ile uda się zjechać mechanik. Tyle w temacie, o ile się uda. A kurwa, czuję w kościach, że będzie źle, nie? No ale słuchajcie, no tak jest. Te masterki już mają przekulane trochę kilometrów. Także kurwa lipa, nie? Jest jeszcze jedna opcja. Tutaj po konsultacjach z mechaniorem może być to uszczelka pod popychaczem. Znaczy popychaczem, jakim popychaczem? Pod wtryskiem się wypierdoliła i tak można napieprzać. Jest też taka opcja. No nie wiem, no w każdym razie meble rozładuję i spierdalam do Polski, do mechanika, na warsztat, niech naprawia i wracamy na trasę, nie? Zawsze coś, nie? Plan jest taki, że ja rozładowałem dwa punkty. Dwa punkty w jednym miejscu były, także spoko. Teraz jadę na trzeci. Cztery mebelki, jeszcze dwa punkty i zjazd na Polskę. Ja mam nadzieję, że damy radę, nie? Dojechać do kraju. Może będzie dobrze. Okaże się. Chodź, ja już tam kurde nie nagrywam tych rozładunków, bo to jest bez sensu. Przedostatnia zrzuta. Słuchajcie, no. To co napieprzało, ustało. Zrobiła się cisza. Co nie znaczy, że mamy dalej jechać, ładować i jechać na w głębokie Niemcy, że tak powiem. Zjeżdżamy do kraju tak czy tak, to trzeba sprawdzić. Bo nie daj Boże, załaduję coś teraz i polecę, kurde, gdzieś tam, nie wiem, w okolice Stuttgartu pod Szwajcarię i tam to pierdolnie. Już się nie ruszę, to będzie gnój.
Z Berlina tutaj jeszcze od biedy by mnie ściągnęli. Koszty były mniejsze, także mówię, te dwa punkty i zjeżdżamy tak czy tak, nie ma co się pieprzyć w tańcu, nie? No, robi się syf pomału, robi się syf. Już nie nagrywałem, ale jechałem tutaj przed chwilą kawałek dwupasmówką. Wskoczył błąd, spraś wtrysk. Parę innych ciekawych komunikatów. Słuchajcie, no włożę przy sobie ten OBD2, tak, do kasowania błędów. Skasowałem te błędy. Jedzie, ale nieuniknione, że to znowu wyskoczy. Tu jeszcze mam 700 metrów do tego kolejnego rozładunku i spadam stąd. Na ostatni parę kilometrów i do domu. Coś się dzieje, ewidentnie coś się dzieje, kurczę, z autem. Teraz człowiek jedzie tak, kurde, jak na igłach. No w razie czego jest tutaj Aras blisko, także przyjedzie, pomoże, gdyby co. Byle doczapać się potem do granicy. A jak na granicy, za granicą pierdolnie, to już po prostu z asystansa. Laweta i wionie. Ale tutaj, z tego Berlina, to może być kłopot. Byle, żeby się tam doczłapać. Patrz, kurde, jak jestem niedaleko. Dalej nie dojechałem, nie? Spierdoliło się auto 300 metrów od rozładunku ostatniego. I lipa, stoję. A raz przyjedzie, weźmie mebelek. Jutro dzwonię na asystansa, niech mnie ściągają, bo już dzisiaj nie ma co. Tylko najgorsze, bo kurde, znaczy w sumie miałem szczęście, bo zjechałem z autostrady na zjazd już tutaj i dobrze było z górki, także się doszłapałem do stacji na luzie, nie? Na zgaszonym silniku. No tak stanął gdzieś na drodze, to jest kurwa lipa, nie? Ja pierdolę. Chyba tak może stać, nie? To jest ta stacja, no mówię, no ledwo co się doczopałem do niej. To akurat jest zjazd z lewej strony z autostrady. Mówię, tu już kurde, ledwo jakoś udało mi się wbić już na tą tutaj pompę i stanąć, no. Szlak trafił. W pizdę jeżdża, ja w krawacie, kurwa. Patrz, tu jest komis, może by wymienił kurwa padalca na coś innego. Ja pierdolę. Energy kurwa. Masz kurwa energy. Kurwa. Żarcie na 2 tygodnie się spierdoli. Nie, Arkowi dam trochę. Aras to jest 60 km ode mnie, przebija się przez Berlin, przyjedzie. Dygniemy dwa pasy, spróbujemy przeciągnąć kurwa padalca w pizdu. Tam właśnie na ten mobile boss czy coś. Rano spierdolę ten ładunek. I będę dzwonił do asystans, zobaczymy czy tutaj kurwa ten asystans obejmuje, czy obejmie Berlin, żeby kurwa mnie ściągnąć do Polski, nie? Bo teraz ściąganie auta stąd, to będą koszty jak chuj. Kurwa, padalec zjebany. Ale mówię, no nie ma, no zobaczcie, kurde, no nie ma co, tak to jest. Jeszcze coś napierdala tu. Pompy paliwa. Coś chuj szczeli, pewno też. Może pompa paliwa pierdolnęła i opiłki metalu poszły kurwa na wtrysk i wyjebało wtrysk, nie? Jest taka możliwość, ale patrzcie, nawet tu, gdyby zobaczyć. Przekulane. Ja jestem od kurwa 521 tysięcy. No ma prawo coś pierdolnąć, ta ma prawo.
ale tak to jest. Masterki tak kulają maksymalnie do 700 tysięcy, musi być wymiana silnika, nie? Albo w pizdu oddanie go. No ale tu już samochód idzie bardziej, kurde, pod oddanie na w pizdzies, nie? Na nową flotę. Kurwa, jego mać. Ja tu mam, kurwa, kureckie szczęście w tej firmie, nie? Pierwsze auto pizgło mi to samo, nie? W tym aucie pizgło to samo. Podejrzewam, że będzie odstawka i będę miał, kurwa, czwarte auto, żeby jeszcze zrobić kółko do końca lipca. Albo już pierdolić, nie wyjeżdżać wcale i, kurwa, dać sobie spokój, nie? Jedno, słuchajcie, z dwóch. Albo tak, albo tak. Na chętnie też bym polatał trochę, nie? No ale jak... Jak już tak ma być, kurwa, to może de facto pierdolić to, nie? Dać się na luz i chuj. Kurwa jego, no. Skurwysyn. Wiesz, jak te masterki są nowe, to one zapierdalają. Tak, widzieliście, do 500 tysięcy można napierdalać nimi bez problemu, ale powyżej 500 tysięcy to już się licz z konsekwencjami, że coś będzie, kurde, nie halo, nie, w aucie. Słuchajcie, bo tak samochód nie jest zniszczony, naprawdę nie jest zniszczony. W stanie zajebistym jest, bym powiedział. Wszystko jest ok, zawieszenie jest ok, skrzynia, kurwa, pracuje idealnie. Hamulce działają, no ale co z tego? Jak silnik pierdolnął, no. Jedziemy. Cichutko, silniczek chodzi. Gdzie masz? Ta, hamulce mam. Uważa, bo puściła link. Dobra, okej. Dawaj na lewy pas, nie? Tak, mam teraz? Czy prosto, kurwa? No. Nie wiem, jak tu do tego posta jechać. Spróbuj w lewo tu i chuj. Tam można w prawo odbić. Może prosto i następne w lewo. Kurwa. Dobra, to jest prosto i chuj na wieży, potem się jebnie w prawo. A nie mam jak, kurwa, zjazd, bo ten tu za blisko stoi. No spokojnie. Dawaj gdzieś tam całkiem w lewo, żeby mi jebnąć, kurwa, pod bossa. Na tył nawet chyba też można jednąć do nich od razu. Nie wiem, czy tutaj po prawej nie mówię, na tył. Tutaj będziesz miał w prawo i prosto. Nie czesz tu do chuj. Muszę potrzebywać ręczny. Nie możesz dzwonić na asystanta. No właśnie tak myślę, że chyba tak zrobię. Z przodu przed tą ciężarówką, widzisz? Za filar po prawej. Tak. Tylko jeżeli tam właśnie jakiś Ford się wjebuje. Kurwa. Chuj, trzeba go wyjebać, kurwa. Za niego, kurwa, wieci chuj. Z marszu, wieś, to ja się ustawię tam ładnie.
i bądź, żeby odjechał. Był, pomógł. Przytargał. Rozładowaliśmy się i tyle, no. Czekam, już ktoś jedzie, kurde, z ocieczą. Jakaś pomoc drogowa z Polski. Cholerna assistance, kurde, nie chcę tutaj. Nie obejmuję Germańca. Siemanko, mordki. Czekam cały czas tutaj. Za czym? No czekam za lawetą, kurczę. O północy ma przyjechać laweta. Mamy... Ma gości mnie załadować na lawetę. Zjeżdżamy do kraju. Nic nie zrobiłem. No przykro mi jest z tego powodu, że mój wyjazd, ten wyjazd okazał się bardzo krótkim wyjazdem. Przykro mi też z powodu, kurczę, firmy, że no niestety koszty ściągnięcia auta do Polski nie jest takie, nie jest mało kosztownym, nie jest mało kosztową transakcją, no ale wypadki niestety się zdarzają. Tak mówiłem wcześniej, to, że niestety maseczki siadają, no słuchajcie, no pół miliona kilometrów, coś ma prawo siąść, nie da się ukryć, te auta muszą pracować, zarabiać na siebie, no i tak też bywa, tak? Nie każdego, słuchajcie, nie każdą jedną firmę stać na nowe samochody. Nowy taki bus, Master, od 130 tysięcy w górę, także no słuchajcie. Auto takie jak te, które jest 5-letnie, ma przekulane 521 tysięcy w tej chwili. Silnik siada. Ma prawo, kulają Masterki do 700 tysięcy. Gdzieś tam zdarzyło się, że wykręciła milion i silnik padł. No i teraz słuchajcie, no karoseria, wszystko jest ok. Jeśli chodzi o tapicerkę, samochody naprawdę wyglądają, kurczę, jak nówki. Są zadbane przez poprzednich kierowców. Tylko silniki, no kurczę, one kulają kilometrów i tutaj nic z tym nie zrobisz. Ale słuchajcie, chciałbym porozmawiać z wami na temat inny. Znaczy inny, też związany z busiarzem, bo jeżeli na przykład, wiesz, ktoś tam chce zacząć pracę na busie od podstaw i niezbędne takie rzeczy, taki niezbędnik, który musi zabrać, ze swojego doświadczenia mogę mu polecić parę fajnych gadżetów.